Dzisiaj poznamy takie ćwiczenia jak beczka i hulajnoga. Są to bardzo podstawowe ćwiczenia. Większość instruktorów się nauczyła, że naprawdę są potrzebne te ćwiczenia i uczy je swoich kursantów. Ja oczywiście robię to ciut inaczej, ale każdy ma swój styl, także wcale to nie oznacza, że inni robią go źle, po prostu robią na swój sposób, ale również uczą tych ćwiczeń, więc wszystko się zgadza. I teraz tak, jak wygląda beczka? Nazywana jest ona również bałwankiem. No, wygląda w ten sposób, że staramy się jakby robić swoimi nogami beczkę, tak? Jakbyśmy chcieli ominąć beczkę, no albo narysować bałwanka, tak? Na łyżwach jest to też, że zostawiamy po sobie zawsze ślady. Wygląda trudno, może tak, może nie. Na początek zawsze proszę, aby kursanci zaczęli od tego, że po prostu wchodzą na głęboką wodę, czyli ok, widziałeś jak to wygląda? Nie mówię ci nic, jak ty to masz zrobić, rób to. I on po prostu kombinuje w tym momencie i wy macie zrobić tak samo, czyli wejść i pokombinować. Kilka kroków już potraficie się rozpędzić samym pingwinem, czy szerszym takim w rozkroku Charlie Chaplinem. I spróbować zjechać sobie, zjechać nogami. Zrobię sobie to kilkukrotnie. Z rozpędu, nie dacie rady na początku pewnie tego zrobić ze stania. Okej, zapoznaliście się, w porządku. To teraz, jeżeli już potrafiliście to, zrobiliście to kilkukrotnie, no to trzeba się tego nauczyć porządnie. Więc wytłumaczę jakby zasadę beczki. Ja ją rozdzieliłem na dwa etapy. Etap pierwszy to jest taki. Zatrzymam się, że rozjechałem nogi. Etap drugi. Nogi mi się muszą zjechać. Dwa etapy. I teraz. Beczka jest po prostu sposobem jazdy. Bardzo ona mi się przydaje, jeżeli jest tłok. I wtedy wszyscy się obijają siebie tymi nogami, tymi łyżwami. Sami sobie podstawiam nogi. Albo jeżeli jest nierówny lód, czasem jest na niektórych lodowiskach zaniedbany. Beczka mi daje stały kontakt z nawierzchnią, z podłożem, z lodem. Więc nawet jeżeli wpadnę do jakiejś dziury, to jestem w stanie szybko zareagować. Bo druga noga jest w pogotowiu, jest na lodzie, tak? Nie muszę szybko kombinować, tylko są dwie nogi na lodzie. No i tak, robimy ją zawsze na wewnętrznych krawędziach. Bo na łyżwach, rolkach i nawet na nartach również są swoje krawędzi. Natomiast my rozróżniamy wewnętrzne i na tych się staramy na razie jeździć oraz glajdy, czyli jeżeli łyżwy są prościutko w ten sposób, to jest glajd, czyli powierzchnia, która służy nam do tego ślizgania się. Bo cała istota jazdy na łyżwach jest taka, że mam się rozpędzić na to, a później wykorzystać tą swoją wcześniejszą pracę i się po prostu poślizgać na glajdach. Oraz są zewnętrzne krawędzi, natomiast te krawędzi dopiero zaczynamy na poziomie zaawansowanym. Na początku w ogóle się nie przejmujemy krawędziami zewnętrznymi. Dobrze, co należy zrobić, aby wykonać poprawnie beczkę? Pokażę bokiem, najpierw tak. Literka V z nóg, tak? Czyli wyjście tego kaczora Donalda. Trzy zasady muszę mieć zachowane. Co teraz zrobię? Ugnę kolana w nogach, lekko się pochylając w przód. Nogi pojadą same. Rozjadą nam się do beczki. I teraz unikać tego rozjazdu w ten sposób, aby to nie było znowu szpagat. Nie o to nam chodzi. Robimy to po prostu szerzej niż biodra. Nie musimy od razu robić takiej dużej beczki. Ważne, że zarysowujemy takie szlaczki. To wszystko. Okej. To jest w miarę proste. Dzieje się to same. Naprawdę. Spróbujecie. Samo się to dzieje. Nie trzeba nic więcej robić. Trzeba tylko pamiętać o tym, aby palce koniecznie muszą być od siebie oddalone. Jak mam tak łyżwy prosto, nic się nie stanie. Jak mam w ten sposób literę V, pojadą. Muszę się lekko pochylić w przód i ugiąć nogi w kolanach. Nogi się rozjadą.
Pilnuję wtedy tego właśnie, żeby mi się nie rozjechały za bardzo. Czyli w pewnym momencie zamiast łyżwy cały czas być tak, muszę je prosto, bo czubki waszych palców są tak jakby waszymi kierownicami. Jeżeli ja zrobię czubek w tę stronę, to ta łyżwa będzie jechała w tę stronę, a to w tą. Tak? Wiadomo, nie pojadę tak za daleko, ale jeżeli mam tak, no to łyżwy się zaczną rozjeżdżać. Jeżeli tak, będą jechały równo. Tak samo się robi zakrętów i tak dalej. To, gdzie macie ukierunkowane czuby swoich łyżew, w tą stronę będziecie jechać. To są jakby dwie kierownice. Ok, co teraz? Zrobiłem beczkę, rozjechałem nogi i to jest najtrudniejszy moment. Ale co zrobić, żeby zjechać? Bo jeżeli już się rozpędziliśmy, to jest to w miarę proste, bo mamy prędkość. Ale co, jeżeli stoję, to jak zjechać? Co zrobić, żeby zjechać się nogami, a nie podnieść ani jednej nogi z lodu? No jest już wyższa szkoła jazdy, bardzo dużo rzeczy trzeba tutaj skoordynować, ale ja wam to wytłumaczę i będziecie to ćwiczyć, to na pewno się szybko tego nauczycie, bo skoro wcześniej, żeby mi się rozjechały nogi, pokażę jeszcze raz, musiałem pochylić się w przód i ugiąć nogi w kolanach, tak, ja się zatrzymam, to teraz, żeby zjechać z powrotem, muszę co? Podnieść się z powrotem do góry, czyli lekko wyprostować kolana, znaczy lekko, dosyć energicznie, ale nigdy nie do zapałek, ok? Muszą być zawsze trochę ugięte. Czyli jeżeli miałem tak, hop, podnoszę, ale dalej mam je ugięte. I co robimy w tym samym czasie? Ciągnę palcami do siebie, tak? W ten sposób i kończę. One muszą się skończyć mniej więcej tutaj, żeby nie dopuścić do czegoś takiego. Ok? Jeszcze raz pokażę. Zaczynam w ten sposób. Hop, hop do góry i palce do siebie, koniec. W porządku. Pokażę całą beczkę, jak ona wygląda. Czyli jestem w tej pozycji, uginam do góry. Mogę sobie dać ręce do przodu i w momencie, w którym to trzeba skoordynować, w momencie, w którym ja zjeżdżam nogami do siebie, w tym samym momencie podnoszę swój środek ciężkości, czyli prostuję te nogi, tak? Zobaczcie, to jest ten sam moment, hop, do góry i do góry. To jest ten sam moment, trzeba go skoordynować. I wy na początku teraz, jak będziecie robić tą beczkę, znowu rozpędźcie się, zróbcie sobie kilka kroków początkujących, rozpędzających i róbcie beczkę. Natomiast starajcie się robić tą sprężynę, czyli góra, dół, koordynacja. Za każdym razem, kiedy zjeżdżam nogi do siebie, muszę podnieść z powrotem swój środek ciężkości ciała, ok? I staram się przejechać jak najwięcej beczek. Jeżeli zrobiłem 5 pod rząd i się zatrzymałem z jakiegoś powodu, to staram się zrobić 6, 7, 8, 10, 9, 9 i tak dalej, tak? Więc staram się robić jak największą ilość powtórzeń tej beczki. Jeżeli już robię tą beczkę bez problemu i robiłbym ją ciągle, po prostu nie, że się zatrzymuję, to znaczy, że robisz ją dobrze i super, bo w tym momencie musisz przejść na wyższy poziom beczki, czyli zacząć beczkę od zera, bez rozpędu. Tak? Czyli tutaj już bardzo mocno ta koordynacja będzie potrzebna. Jeżeli jesteś w stanie zrobić beczkę, rozpędzać się beczką, tak, stoję, hop, beczka, beczka, i jadę coraz szybciej, to znaczy, że robisz to bardzo dobrze. Jeżeli nie, no to trzeba trochę poćwiczyć. Ale nie ćwicz dzisiaj beczki cały czas, bo nie o to chodzi, żeby się zamęczyć jednym ćwiczeniem. Poznajmy drugie ćwiczenie, które również będzie miało wpływ na to pierwsze. Porobiłeś beczkę, wiesz o co chodzi, znamy już tajniki, jak powinno się robić w odpowiedniej kolejności, rozkładać ją na czynniki. Nauczymy się hulajnogi. Hulajnoga moim zdaniem jest najważniejszym ćwiczeniem w nauce jazdy. Uczy ona przede wszystkim tej pierwszej, najważniejszej rzeczy, która jest potrzebna w jeździe na łyżwach, czyli równowagi na jednej nodze i drugiej rzeczy, efektywnego odbicia. Bo najczęstszym błędem na początku jest taki błąd, że mam nogi w ten sposób, o,
i jakby tracę siłę swojego odbicia gdzieś tam do tyłu. Hulajnoga nas nauczy tego, aby ta noga nie szła w tył, tylko żeby była efektywna. Odbijamy się bokiem płozy, tak? Bokiem, wewnętrzną częścią krawędzi i nie dajemy sobie możliwości, aby nam ta noga pojechała tam do tyłu w ten sposób, tylko hop, nie tracimy w ogóle energii na poślizg. Ok, hulajnoga. Nazwa nie wzięła się znikąd, bo po prostu staramy się jeździć tak, jak na hulajnodze się jeździ, czyli tak, jakbyśmy mieli naprawdę hulajnogę. Niby kierownica, to z dziećmi bardzo fajnie się przydaje, mówisz, masz tutaj kierownicę i starasz się odpychać na hulajnodze, czyli jedna noga stoi, druga się odpycha. Ale to wcale nie jest takie hop-siup. Najczęstsze błędy już Wam mówię. Za szeroko nogi. Nie mogę mieć tutaj hulajnogi, no bo jak się teraz tą nogą odepchnę? Ona w ogóle jest równo. Nie może być równo, muszę się odepchać z tyłu, mieć nogę, ok? Czyli żeby utrzymać się dłużej na jednej nodze, muszę głowa, bark, kolano, palce, jedna linia. Nie mogę dopuścić do czegoś takiego, że ona jest z boku. To jest bardzo częsty błąd, że mam za szeroko nogę i robię tak. W ten sposób to nie może wyglądać. Hulajnoga. Mam linię, zobaczcie, zacznę po linii jechać. Mam linię i staram się na niej jechać, ale ja mam tutaj jedną linię zachowaną. Co mi to da? No będę w stanie dłużej wytrzymać na jednej nodze, bo nie muszę kombinować z moim środkiem ciężkości. Mam środek ciężkości. Tu głowa również bardzo dużo pomaga w tym, bo jeżeli głowę dam tu, no to już ten środek ciężkości gdzieś się zgubił. Głowa wyznacza kierunek i dzięki temu będę w stanie jechać dłużej na tej jednej łyżwie. No okej, ale z czym się to je? A robi się to tak, że jedna noga z tyłu musi być bokiem. Noga napędzająca, noga utrzymująca cały ciężar. Tak jak na hulajnodze. Cały ciężar spoczywa na tej nodze. Głowa przed łyżwą i w tym samym punkcie. Nie dopuszczam do czegoś takiego albo takiego. Tu linia prosta, ok? Druga noga z tyłu. Mogę dzieciom powiedzieć, że tutaj jest kierownica przy kolanie, tak? W ten sposób odpycham się i staram się przejechać. Teraz tak, hulajnoga jest najważniejszym ćwiczeniem, już Wam powiedziałem dlaczego, ale również jest, ja to tak mówię, jest najłatwiejszym ćwiczeniem i najtrudniejszym ćwiczeniem. Dlaczego? Bo robiąc hulajnogę w ten sposób, zobaczcie, mam, załóżmy, że wszystkie postawy, wszystko potrafię, mam prosto, druga noga jest z tyłu bokiem, nią się odpycham. I teraz, może być najprostszym ćwiczeniem, bo to będzie stosunkowo proste, jeżeli będę robił hulajnogę tak. Robię hulajnogę, no robię, tak? Jedna noga stoi, utrzymuje, a druga się odpycha. Ale mogę robić tak hulajnogę, tak? Jest to również bardzo trudne ćwiczenie wtedy, bo co? Bo jadę długo na tej jednej nodze, tak? O to chodzi, żeby wydłużyć swój pobyt na jednej nodze, ok? Czyli jeżeli robię hulajnogę w ten sposób właśnie, to staram się przejechać trochę dłużej na jednej nodze. Jeżeli udaje mi się tyle przejechać na jednej nodze, tak? Hop, hop. To staram się znowu przejechać trochę dalej. W ten sposób ćwiczę dwie bardzo właśnie ważne rzeczy. Siłę odbicia, efektywność odbicia, bo jeżeli będę robić tak, no to za daleko się nie odbiję, bo dużo energii tracę, tak? I nie będę potrafił jechać długo na jednej nodze, bo nie odbiłem się wystarczająco szybko. A tutaj działa zasada taka jak na rowerze. Usiądźcie sobie na rowerze i nie pedałujcie, stójcie w miejscu. Ile czasu się utrzymiecie, siedząc na tym rowerze? No, nie ma żadnych kółek dodatkowych. Ile czasu? No chwilę. Bardziej sprawny
Osobnik powie, ja potrafię cały czas. Ok, ale na pewno ci będzie łatwiej, jeżeli się wprawisz w ruch. Prędkość jakaś tam jest w tym momencie naszym sprzymierzeńcem. I dlatego ja będę na pewno w stanie dłużej pojechać na jednej nodze, jeżeli będę jechać, niż teraz, jak stoję, tak? Jest mi trudno się w ten sposób utrzymać. Musiałbym jakoś sobie tutaj cały czas skakać i poprawiać pozycję, bo nie potrafię w stanie tego wykonać tak samo długo, jakbym się wprawił w ruch. I tutaj właśnie hulajnoga nam pomaga, bo zawsze staram się mocniej odepchnąć po to, żeby móc dłużej pojechać na jednej nodze. Ok. Ćwiczenie najważniejsze z tego powodu, że za chwilę, jak skończycie to ćwiczenie już i zrozumiecie jego istotę, zaczniecie jeździć tak naprawdę na łyżwach, nie jakimś pingwinem, ale już tak trochę bardziej profesjonalnie, tak jak to powinno wyglądać. Dlaczego? Bo ćwicząc hulajnogę powinniśmy to robić raz, wiadomo, na jednej nodze, raz na drugiej nodze, czyli robię pół okrążenia na lewej nodze, zmieniam na czerwonej linii, kiedy jestem na środku lodowiska, zamieniam nogi miejscami i jadę na drugiej nodze. Pamiętajcie, jest jeszcze taka zasada, że każdemu lepiej wychodzi na jednej nodze niż na drugiej. To jest naturalne, każdy z nas ma stronę dominującą, tak samo jak nie wiem, no jecie zupę prawą ręką bądź lewą, jesteście prawo-leworęczni, to ta strona jest waszą stroną dominującą. Wiadomo, że drugą ręką, w moim przypadku lewą, jak jem zupę, to jest mi trudniej, no bo rzadko nią jem zupę. No ale jeżeli miałbym prawą unieruchomioną, no to lewą też zjem zupę. Gorzej mi będzie to wychodzić, ale dam radę. I tutaj będzie to samo. Na jednej nodze będzie wam lepiej wychodzić, na drugiej trochę gorzej. W porządku, należy ćwiczyć obie strony. Jeżeli naprawdę tragicznie wam wychodzi na tej słabszej stronie, to poćwiczcie trochę dłużej na tej lepszej. Na przykład w stosunku 4 okrążenia na prawej, tak? A lewa mi wychodzi słabo, więc zrobię tylko połowę. 2 okrążenia na lewej. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ ćwicząc stronę dominującą, nasz organizm tworzy sobie połączenia nerwowe, uczy się tych ruchów, uczy się zachowania i tak dalej. Więc jeżeli bardzo dobrze opanuję coś na jedną stronę, to będzie mi troszkę łatwiej opanować to później na tą gorszą stronę. Na przykład, nie wiem, otwieracie zawsze drzwi, klucze, jak wkładacie do zamka, wchodzicie do domu, prawą bądź lewą ręką, tak? Zazwyczaj robicie to jedną ręką. Rzadko kiedy się zdarza, że wyciągacie do tej czynności dosyć specyficznej drugą rękę. Natomiast gdy jej nie macie, to tą ręką drugą również sobie dacie radę. Będzie wam trochę trudniej może trafić tak szybko, tak sprawnie do tej dziurki, ale traficie do niej. Dłużej wam to zajmie, będzie wam trochę bardziej niewygodnie, ale dacie radę. To jest to samo. Po prostu, jeżeli już potrafię robić coś jedną ręką, to druga ręka za chwilę to skopiuje. Będzie to robiła gorzej, ale to skopiuje i szybciej załapie sam ruch, ok? No to dobra. I co teraz? Skończymy sobie tą beczkę w ten sposób, że jeżeli już pojeździłem trochę i potrafię przejechać, powiedzmy, jakiś tam swój dystans na tej jednej nodze, nie robię czegoś takiego, tylko moje odbicie jest efektywne. Hop, od razu w przód. Cała siła idzie w przód. Odpycham się bardziej trochę tutaj, tu gdzie mam najwięcej ciężaru ciała, to co mówiłem w pierwszych zupełnie zajęciach, to tutaj hop, najbardziej się odpycham. Dobrze? Tam jest najwięcej siły, trzeba się tam mocno odepchnąć. I co następnie? Łączymy beczkę. Jedziemy jedno okrążenie w ten sposób, że robię beczkę lewą nogą, tak? Przepraszam, hulajnogę. Łączymy hulajnogę, czyli nie robię teraz cały czas w ten sposób, tak, że jedna noga jest hulajnogą, drugie pół lodowiska, druga. Tylko tak, odpycham się na lewej hulajnodze, dostawiam nogę i teraz prawa noga jest hulajnogą. Hop, hop, ok, na zmianę. W ten sposób uczymy się prawidłowego odepchnięcia i prawidłowej jazdy. Bo ja robię hulajnogę. Hop, 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 hop. To jest normalna jazda. Podwójna hulajnoga.
Oczywiście nie możemy dopuścić do tego, aby robić cały czas w linii prostej tą hulajnogę, tak jak robiliśmy sobie pojedynczo, bo jak już mam podwójną, to już muszę jechać, a jazda na łyżwach i rolkach, jeżeli się przyjrzycie, to nie wygląda tak, że ja się właśnie odpycham wprost. Ja każdy mój kawałek lodu, każdy teren zdobywam zygzakiem. Cały czas zygzakuję. Nawet jak widzicie ślady na lodzie, to ja zdobywam teren w ten sposób, że jadę tak trochę w lewo, trochę w prawo, trochę w lewo, trochę w prawo. Zdobywam w ten sposób teren, przemieszczam się w przód, ale nie robię tego stricte tu, prościutko, ok? Tylko jazda jest właśnie prawo, lewo, prawo, lewo i cały czas tak się jeździ. Ok? Lewo, prawo, lewo, prawo. Ok, no wiadomo, na początku nie będziecie w ten sposób jeździć tak jak ja, ale znacie zasadę. Lekko w lewo, lekko w prawo. Zdobywam teren po zygzaku, tak? Ja zawsze lubię, jak mam zajęcia, rysować na śniegu. Cały czas zygzak. W ten sposób często najmłodszym adeptom pokazuję, jak powinno się jeździć. Rysujemy sobie różne rzeczy. Wy już wiecie. Zygzakiem jeździmy. Dobra? Ok. W dzisiejszej lekcji to tyle. Bardzo dziękuję, że wytrzymałeś tak długo moje gadaniny. Czasami jest mnie ciężko zrozumieć. Mam tego świadomość. Natomiast mam nadzieję, że wyniosłeś coś z tej mojej lekcji i zobaczysz kolejną lekcję, w której nauczymy się co? Znowu trudniejszych rzeczy. Także do zobaczenia.